projektu uchwały wniesionego przez Zdrowotną Komisję Dyscyplinarną. Pani Wyszku, prosiłbym o przedstawienie najpierw projektu uchwały. Ja bym tak prosił, żeby to przesunąć tam w czasie, bo nie ma Sławka, bo pisał mi zaraz, żeby mogło czytać. Czyli po prostu do momentu. Czy ja mam sygnał od Sławka, że on to rzeczywiście daje, że on się... No, po prostu to czytał. Dobrze, proszę, okej. W takim razie proszę o przyjęcie do projektu uchwały wprowadzonej macie na dzisiejsze. Dwa projekty uchwały, panie przewodniczący Komisji Światowej Polityki Społecznej. W takim razie proszę o przyjęcie do tego projektu uchwały przygotowanego pana Stasika. Tak, tak, pani. Projekt uchwały w Komisji Polityki Społecznej dnia 10 grudnia 2012 w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy umowy socjalnych. Merytoryczna treść uchwały, paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na rzecz osób związanych z udziałem mieszkańców tego miasta oraz znak MDL uchwały numer 2012.s z dnia 21.11.2012. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W drodze głosowania 4 za, 0 wstrzymujących się. Opinia zarządu 4 za i założenie pozytywna opinia. Uzasadnienie. Opiniuje się w związku z pismem UMK i brakiem negatywnych sygnałów o najmujących. Dziękuję bardzo za tę dyskusję. Czy ktoś z Państwa bardzo chciałby zabrać głos? Nie ma głosowania na tej uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w tejże komisji. Projekt uchwały Komisji Polityki Społecznej dnia 10 grudnia 2012 w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Merytoryczna treść uchwały, paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres w związku z pismem udziału mieszkaństwa i urzędu miasta Krakowa znak ML02.7123.6.2012.UW z dnia 23 listopada 2012. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia zarządu 4 za, jednogłośnie, przewodnicząca opinia. Uzasadnienie. Opiniuje się w związku z pisma UMK i brakiem negatywnych sygnałów o negujących. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma tego Przechodzimy do projektów uchwał. Proszę się.